No, zobacz, co trzyma w ręku. A4. Nagrywasz? Robię live'a. Nagrywasz? To jest komputer. Bo to ono było takie pęknięte, nie? Koniec. Niesamowite. Pokaż tą 20-dolarówkę. Trzeba oczyścić, no. No to nie poszedłeś o 13, panie. Ja cię kręcę. Coś niesamowitego. Siemanko wszystkim. Ja, słuchajcie, znaleźliśmy w puszce, w sumie Andrzej znalazł. No, aż mi brakuje słów. No skarb, mamy skarb złotych monet. Było zawinięte, wełniane takie te. Zaraz będziemy to zgłaszać. To jest największa moneta, która tam była. 20 złotych dolarów z 1903 roku. Z ciekawości sprawdzaliśmy. Gdyby chciał ktoś taką kupić, jest warta ta jedna moneta. 9000 złotych. Ale no mamy to. Trafiliśmy. Andrzej trafił skarb. Jestem tak w niesamowitym szoku. W sumie każdy z nas jest tutaj. Myślę, że pół lasu mnie słyszało, jak wrzeszczałem. Jest to... po prostu sztos. Ja cię kręcę. No niesamowite, nie? Same złoto, to jest nawet nie wiem ile to może wa- ale mi się aż ręce mi się same trzęsą, jak to wziąłem w ręce za pierwszym razem. Teraz to już w miarę okej, ale za pierwszym razem to aż mi się ręce trzęsły. Około 50 tysięcy jest warte, no według mnie, nie? Niesamowite. Będziemy to wszystko zgłaszać. Ale chciałem takiego... chciałem wam taką informację tutaj na live'ie pokazać, że las, tam ulica jest niedaleko, a takie rzeczy potrafią być jeszcze w lesie ukryte. O, tak to w puszeczce jakieś było. Nawet nie jest głęboko, bo to co głębokość pointerka. No, jest. Amerykański i ten, moneta, 10 dolarów. No, tutaj akurat też patrzymy z ciekawości, co to może być. Bo to są 10 dolarówki złote. 10 dolarów, a tam to nie wiem. To jest 10 dolarów złote, 20 dolarów złote. Te 15... Ty! A to są carskie. Nie tylko amerykańskie, to są jeszcze carskie. Tak, to są ruble, czy carskie. No. Te mniejsze to ruble. I to, czyli... ja pierdzielę, chłopie, żeś teraz dowalił do pieca. Ta, carskie jeszcze. Dokładnie, 15 rubli z złota. Ja cię kręcę. No, coś niesamowitego. Amerykańskie 10 dolarów. Czyli masz tak, dziesiątka, to są te ruble złote, a to? Próba jest 16 gram. 1887. Próba, wysoka próba. 10, tak, również 10 dolarów amerykańskie. No to chłopie. I 1898. Człowieku. Ten człowiek będzie w telewizji. Ja cię kręcę.
No, tak więc siemanko, siemanko, wszystkim jeszcze raz po kolei z osobna. No, taki krótki live'ik. Ja jestem w szoku. Teraz oczyścimy, porobimy zdjęcia. Nagramy jeszcze krótkie wideo na jakiś film. I no i będziemy to zgłaszać. Dzisiaj jest niedziela. No ale to tak, trzeba będzie zgłosić to ewidentnie, bo to jest skarb. To jest ewidentny skarb. Potem to poczyścimy gdzieś tam na stronie. Gdzieś tam na stronie powiem wam już taką. No to wygląda jak jedno groszówki, nie? Ale to nic innego jak złoto. No. Jak to później weźmiemy Andrzej, to nie wiem, czy to Andrzej będzie zabierał. Czy to ja? Nie wiem. Bo to moje zgody są, więc nie wiem. Wyczyścimy, zgłosimy. No i zdjęcie wam gdzieś u mnie na Facebooku. Na Facebooku wam wyślę, ile tego jest, jak to wygląda. Taka sytuacja. Szczecin złotem stoi. Dobrze, ktoś tutaj napisał. Bogdan, siemanko. Dobra. My tu się rozglądamy, szukamy więcej. No, taki live'ik szybki, informacyjny. Z terenu. Na wykopkach. Mistrz, mistrz. Mistrz. No, dobra. Fotorelacja i kopiemy dalej. Trzymajcie się, pa.